Ojejku, litrowe piwko. Wyprawa w góry, dzień drugi. Wczoraj się nic nie nadawało do nagrywania, więc dzisiaj nagrywamy i idziemy na morskie oko. Zmotywowałem się i mam ze sobą nawet statyw, żeby nagrać jakieś fajne ujęcia. Karol ma ze sobą GoPro, więc będą naprawdę spoko ujęcia. Śniegu nawaliło, piękna pogoda, więc nabijamy kroki i jest zajebiście. Suchar dnia, śnieg na Ibizie. Ja jestem w szoku, nie? Tu są kurwa jakieś dwie gałki do zmienienia. O co chodzi tu w ogóle, Kinga? Wytłumacz. Popatrz tutaj. Pyk. Pyk. I pyk. Okej, dobra. A my chcemy to. Kobieta steruje, ja jadę z boku, bo i tak bym nie wiedział, o co kaman, także masakra. Czuję się jak Janusz teraz. W mojej bizie jest tylko jedna, żeby nie było. Jebiesz w tą kurwę, Marcin. Uuu, niepozorny. Siema YouTube. O nie, wygrał. Więcej ode mnie. Lewą rękę widać, że używa w domu. No kurwa, raz zmieniłem, także. Na YouTube. Jesteśmy już na parkingu w Palenicy. No i wyruszają na morskie oko. Jest troszkę zimno, mgła jest, nie widać gór, ale będzie okej. Okay. Artur mój podopie. Wiesz kurwa, że to będzie na materiale? Będziesz kurwa na materiale, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Każdy w sobie ma jakąś tam nutkę youtuberską. No na przykład Marcinowi to ewidentnie twarz przeszkadza w tym, nie? Ile jakiego kontentu on by nie opracował, to i tak nie będą go ludzie oglądać, bo no niestety z taką twarzą nie osiągnie sukcesu. Ale Artur, fakt,
No jeszcze nie robi nóg. Jeszcze nie robi nóg, jeszcze nie dociął, ale jak dotknie i zrobię. Zrobi. O. Mamy coś ciekawego do nagrania. Masz okazję. Ale masz fajną kurtkę. Wczoraj pod wpływem alkoholu przegrałem z Martinem zakład o 5 zł. Rzucaliśmy w statuetki jakieś i Marcin trafił, więc musiałem mu zafundować bilet. Co jesteś mi? Moją tą. Ale przegrałem i postawiłem ci, tak? Tak, ale no, ale zakładaliśmy się o 5 zł, a nie o bilet, także dalej mi wisisz piątaka. Ale bilet kosztował piątaka, chuju. Już frajerzyłeś tyle. Pierdolone życie youtubera, kurwa, nagrywa wszystkich jak chodzą, a potem musi nadrabiać. Pierwsza sprawa jest taka, że wczoraj robiłem nogi. Pierwsza stówka od roku czasu na przysiad. Stówka na martwy. Goblet i wykroki. A dzisiaj chodzimy po górach. Więc ogólnie jest dobrze. Planujemy z 25 tysięcy kroków zrobić. Dzisiaj już mam 15. Więc myślę, cel realny jak najbardziej. A jak tak już idziemy po tych górach, to no już idziemy z godzinę. Znaczy po górach. No. Powiedzmy, że chodzimy po górach. Wiesz, chłopaki z miasta to tak mogą mówić, że po górach chodzili. Więc ogólnie się tak idzie i się w sumie nic nie zmienia, ale fajnie tak od czasu do czasu sobie przyjechać i no i zobaczyć coś, tym bardziej zimą, gdzie to wszystko nabiera takiego uroku. Mówię to mimo to, że nie lubię śniegu, naprawdę. Zmieniło mi się nastawienie już, kurwa. Zrobiłem 19 tysięcy kroków. Jestem zmęczony, głodny. Nic nie widać. Zaraz wam pokażę, że nic nie widać. Serio, totalnie nic. Ale peka. Ej, centralnie nic nie widać, nie? Ej, idziemy stary dwie... Artur, idziemy dwie godziny, żeby kurwa zobaczyć mgłę, stary. Rozkminiasz to? Siema YouTube, jesteśmy już u góry. Siema YouTube, jesteśmy u góry, jesteśmy zawiedzeni. Mówili, że tu jakaś woda jest. Mnie się podoba, bo to rozwija moją wyobraźnię. Ja sobie mogę wyobrazić, że tam jest woda, bo ja wiem, że ona tam jest. Nie ma tam żadnej wody, stary. Idziemy coś zjeść. Dobra, trochę marudziłem, bo muszę przyznać, że byłem głodny. Ale... No ale mimo wszystko nie widzieliśmy morskiego oka, ale widoczki są naprawdę przepiękne. Więc warto. Poza tym śrubuję rekord kroków. Już mam 25 tysięcy, więc myślę, że dzisiaj będzie dużo. Dojeżdżamy do domu i do domu. Dojeżdżamy do domu i idziemy na termie się trochę wygrzać, bo i odpocząć, bo po to tu przyjechaliśmy, a na razie jestem tylko zmęczony. Ale warto. Jesteśmy na... Siema YouTube, najpierw zacznij. Siema YouTube. Jesteśmy na tygodniku podhalańskim i jest tutaj najpiękniejszy, a też będzie w tym vlogu. I jesteśmy na naprawdę bardzo fajna panorama. Bardzo blisko Krupówek, więc jak ktoś będzie w Zakopanem i jeszcze tego nie widział, to wbijajcie. Już mam to udowodniłem? Nie, ja nie, 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 niech pan pokaże, niech pan pokaże, nie, Artur. Daj panu pokazać. No. Poważnie? No poważnie. Tak. Tylko nie robię zdjęć. Dobra. Nie chcę mi tam powiedzieć. To na YouTubie. Uuu. Okej, i skąd ja mam tyle? Ale zawodowiec. Leon zawodowiec. Poszło. Dobra, jasne, nie ma problemu. Nie może się nie da. No to pan wygrał. Tak. Okej, i cztery, rozumiem, że są cztery strzały. Teraz są dwa rodzaje strzałów. Cztery strzały. Za 40 zł. Obie flaszka ma zgodę. Kurwa, flaszka jaka jest do wyjęcia. Wolny rybu, tak. Patrz jaka flaszka, Marcin. Może być komórka, konsola, laptop. Ale kolego, za darmo strzał. Czy masz dwa strzały, jak spudujesz, przegrałeś. Okej. Okay. A może mi pan pokazać, jak masz śruta w kole? Dobra, już okej. Poważnie? Nie, żartuję. Dobrze, Artur! Masz to, Artur. Normalnie się wkłada. Masz to, Artur. Spokojnie. Prawo fizyki, pamiętaj. Dzięki wszystkim tym, którzy dotrwali do samego końca vloga. Ja już jestem, że tak powiem, wyjęty z życia. Baterie mam wypięte, więc udaje się do spania. Moja druga część, jak widać, jeszcze ma
sporo energii, gdzieś tam sobie jeszcze klika, więc dajcie sobie znać, piszcie komentarze, czy Wam się podobało i widzimy się niedługo.